Cześć! Witajcie z Sobieszowa! Dzisiaj naszym celem jest po raz pierwszy w naszej karierze wejść do Karkonoskiego Parku Narodowego i zdobyć pewien zabytek. Ale co to będzie, to za chwileczkę się dowiecie. Zapraszamy na film. Tak jak wam powiedziałem we wstępie, dzisiaj po raz pierwszy w karierze Łazikantów na YouTubie wchodzimy do Karkonoskiego Parku Narodowego. Wyruszamy z miejscowości Sobieszów i zmierzamy na zamek Chojnik. A po drodze opowiemy wam pokrótce historię tego zamku. Zamek delikatnie jest widoczny tam na szczycie. Zamek Chojnik znajduje się na górze o tej samej nazwie, czyli Góra Chojnik. Po drodze będziemy mijać różnego rodzaju formacje skalne, skały, wychodnie granitów karkonoskich. Oczywiście wszystko wam pokażemy. Są dwa szlaki umożliwiające dojście do samego zamku i prawdopodobnie jednym będziemy wchodzić, a drugim będziemy schodzić. I zaraz będziemy musieli płacić za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego. No i zaczynamy wspinaczkę. Już na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Po drodze będziemy mijać właśnie różnego rodzaju formy skalne, w tym skalne grzyby. I przewyższeń dzisiaj mamy ile? 260 metrów, dzieci. Dużo? Dużo. Dużo. Dasz radę? A jak powiem wam, że czeka nas godzinny spacer pod górę. Godzinny. 3 godziny ty dam radę. To, och kurczę, ty dasz radę, Milenka? Tak. No, to nie ma się co martwić. Ja fajnie, że tam. A ja nie byłbym taki pewny ze sobą. I zaraz będziemy decydować, którym wchodzimy, a którym schodzimy. Bo zaraz będzie rozdroże. I dochodzimy do rozdroża. Do płaskiego kamienia. Mamy jakąś tablicę. Sikorka. Tak, poznajmy ścieżka przyrodnicza na Górę Chojnik. Fajnie, bo mamy właśnie tablicę zapisane. To idziemy którędy? Przez Głazowisko czy przez Bujeckie Skały? Ale będziemy wracać później strąszym. No i dobrze. To wolisz tędy wracać niż tamtędy? Ha? No dobra, posłucham się taty łazi. To idziemy przez Bujeckie Skały na zamek Chojnik. Tak, mamy czas, więc na spokojnie idziemy. A w międzyczasie będę wam opowiadał, naszym widzom, historię tego zamku. No i chyba należy zacząć od tego, że zamek ten, na który w tej chwili wchodzimy, został wzniesiony w latach 50. XIV wieku. A pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1364 roku. Stromo. Nie. Nie? Idziesz sama? Ciebie da sekurowo. No daj łapkę jednak. Nie będzie jej za zimno. Ale za gorąco w szaliku. Będzie ci gorąco w szaliku? Nie. Tak? Dzień dobry.
I tu już będzie troszeczkę łagodniej. A po drodze, tak jak wam mówiłem, dojdziemy do skalnych grzybów. Ale wybaczcie, bo dawno nie wspinaliśmy się po górach. Bo jak wiecie, ostatnio penetrowaliśmy zapomniane osady z okresu kultury łużyckiej w okolicach Legnicy. A teraz jesteśmy w Sobieszowie, niedaleko Jeleniej Góry. Tak więc kondycja ze mnie, u mnie słabo, u dzieci trochę lepiej. To ściągnij szalik. Daj. W ogóle się nie męczysz. W ogóle się nie męczycie, no niesamowite. Tato już oddycha rękawami, a mama w tyle jak zwykle. Dzieci, nie oddalać się od nas. Robi zdjęcia. No tutaj ewidentnie byłby piękny widok. I póki co jeszcze coś tam widać. Ale dzisiaj mamy kiepską przejrzystość powietrza. Bardzo, ale jest w miarę ciepło. Bo mamy około 11 stopni. Jak na początek marca. Pogoda całkiem, całkiem. No najważniejsze, że bez deszczu. 260 metrów. Wydaje się, że... No ładnie, coś mi siadło na okularach. Jakiś owad. Dobra, stmuknęliśmy pasażera na gapę. No i wracając, no to 260 wydaje się, że to nie jest dużo. Natomiast dla takich małych nóżek to jest dosyć sporo. Ale ładnie. W okresie wegetacji nie będzie już tu tak przejrzyście. Bo jak widzicie, pełno drzewek liściastych obrasta w tej chwili stoki. Więc może być tak, że niedługo się okaże, że nie będzie widać tych stoków i skałek poukrywanych na jego zboczach. Co? Kolejna tabliczka. Kolejna tablica. I co tu mamy? Ścieżka przyrodnicza na górę Chojnik. Przesunek 3. Jak człowiek zmienia środowisko? No tak, bardzo pouczające. I każdy, kto idzie tą ścieżką, może te tablice sobie przeczytać, więc za długo nie poświęcimy im uwagi. Ewentualnie spauzujecie sobie film i będziecie mogli sobie przeczytać. Ewentualnie moja małżonka porobi zdjęcia, więc może chociaż lepiej, żebyście wy sami przyjechali tu i sobie poczytali. A co? O, przed nami te piękne skały. No i po drodze również będą punkty widokowe. Ale tak jak wam powiedziałem, przejrzystość powietrza nie jest zbyt wysoka. Więc z tymi widokami może być kiepsko dzisiaj. Ale za to zamek. Już tam zamek widać. To nie zamek, to same skały. Zamek jest troszeczkę wyżej, Szymuś. Tam. Halo, tam jest zamek. Tam, na górze, tam. Już trochę widać. No jeszcze nie widać, ja nie widzę go. Gdzie ty widzisz zamek? Ja trochę widzę. Chodźmy. Ja nie widzę. Ścieżka jest bardzo fajna, oprócz tych pierwszych schodów, to teraz jest bardziej płasko, mniej człowiek się męczy. A ja się w ogóle nie męczę. Ja cię jechać. Z tego, co udało mi się wyczytać, to zamek ten przez większość lat jego istnienia był pod panowaniem, był własnością rodu Szaftgoców. Z małymi wyjątkami, małymi krótkimi okresami, kiedy ten zamek przechodził we własność innych osób. I czemu ten zamek jest w tej chwili ruiną? A to dlatego, że 31 sierpnia 1675 roku podczas burzy w zamek uderzył piorun, który spowodował pożar, w następstwie czego ten zamek niestety spłonął i nie został już odbudowany i popadał w coraz większą ruinę.
I tam już trudniejszy etap, gdzie Milenka będzie musiała mnie za rękę trzymać. No pięknie. A ja nie. Ty nie. Co ci szczeliło? Chodzimy. No. Fajne. Fajne, fajne. To jaka spinaczka mamy. Op. Fajna spinaczka. O ja, teraz duszę skalę. Jak dobrze, że ubrałem te ręki. Pierwszy punkt widokowy. Uch, no prawie zdobyliśmy te skały. Zbójeckie skały. Jesteśmy na szczycie, chodź. Na szczycie skałek. I nie wchodzić nigdzie więcej. Stajemy tu. Zamek jest tam. Więc będziemy musieli zejść z tych skałek. Ale widok. No bo droga gdzie indziej prowadzi na zamek. Gdzie? Gdzie prowadzi na zamek? Chodź, musimy zejść. Ludku, bo a ja muszę. Ale jaskinia. Patrz. Schron podskalny. No, kiedyś chyba inaczej szliśmy. Tak mi się coś wydaje. No na pewno tędy nie szliśmy. Może tą drugą drogą. Tą drugą drogę pamiętam. Tak, bo nie pierwszy raz jesteśmy tutaj. Nie pierwszy raz chodzimy na zamek Chojnik. No tutaj kolejna tablica. I teraz będziemy chodzić tam, jak reszta. Tak, zwierzęta na chojniku. Co to jest za dziwne? Idziemy, chodź Szymuś, chodź. Zamek podobnie stał się istotny w XIX wieku, gdy mieszkańcy wykorzystali jego potencjał turystyczny. I na przykład w 1822 roku na dole, pod zamkiem Chojnik, powstał punkt, w którym można było wynająć sobie przewodnika na zamek Chojnik. Chodź! Chodź! Robimy sobie przystanek już teraz na szlaku czerwonym. Ciężko się wchodzi. Przy takich grzybach skalnych. I teraz granitową kostką. Na zamek pójdziemy, tak kochanie? Na kawkę. Tak, już tam widać zamek, ale po drodze jeszcze będziemy mieć punkt widokowy. To dopiero preludium do naszych wycieczek w tym roku. Milenka, a na Borową byśmy szli półtorej godziny. Na Sokoliki Krzyżną Górę również półtorej godziny. I podobne przewyższenia. No, to wybraliśmy Chojnik. Więc trochę krótsza, bardziej intensywna wycieczka. Ale sami to pytamy. Tak, same. Dzisiaj losowanie było, znaczy losowanie. Głosowanie. Były trzy opcje. Ale ty też chciałaś tak. To samo. Ty chciałaś to samo. Wybrałem na Szymonę. A ja wybrałem dobrze, bo tak długo to dla mnie kółka z masełkiem. Oż ty to jesteś cwaniak, jakich mało. Teraz to już bułka z masłem, ten szlak. Jednej ważnej rzeczy wam nie powiedziałem, a mianowicie na jakiej wysokości znajduje się ten zamek. A zamek wznosi się na wysokości 627 metrów nad poziomem morza. O, kochanie, widzisz stąd to, co ja widzę, czy nie? Nie wiem, czy nasi widzowie będą widzieć. Ale widać zalew Sosnówka.
A jeżeli zalew Sosnówka, no, to świcę, no, na drugim brzegu tego zalewu, co jest? Zameczek księcia Henryka. Aha. Więc udało się nam dojść do punktu widokowego, a zaraz drogą tam w górę będziemy szli dalej na zamek Chojnik. Wysoko w górach śnieg jeszcze leży. I przed nami już zamek. Jeszcze paręset metrów, albo nawet parę dziesiąt. I będziemy wchodzić w jego mury. Tu już pięknie. Widać mury, palisadę. I zaraz będziemy też mieć bramę do zamku. Oczywiście z tego co pamiętam, to w zamku jest miejsce, w którym można coś zjeść. Kupić pamiątkę. Zaraz będziemy penetrować zakamarki tego zamku. Ważną informacją dla was jest również to, że bilet wstępu do Parku Narodowego nie uprawnia was do wejścia do zamku Chojnik. I będziecie musieli w zamku Chojnik oczywiście zapłacić za wstęp. Jesteśmy przy bramie i idziemy zapłacić. Z ciekawostek, które wam warto przytoczyć, jest to, że od 1991 roku na zamku odbywa się jeden z największych w Polsce turniejów kuszniczych o złoty bełt zamku Chojnik. Z zamkiem Chojnik wiąże się jeszcze legenda o księżniczce Kunegundzie, córce zamożnego właściciela zamku. O jej rękę starało się wielu zacnych rycerzy przybywających na zamek. Jednakże księżniczka postawiła śmiałkom jeden warunek. Zostanie żoną tego, kto w pełnej zbroi objedzie na swoim wierzchowcu zamek wokół murów zamkowych. Teraz na wieżę. Gdzie ty idziesz, Szymon? A idziemy pod górę. O, proszę, wszystko opisane pięknie. Każde pomieszczenie z ładnym opisem. Wejście na wieżę nas interesuje. Wow. Ognisko. Tymuś. Na ten zamek wchodził ksiądz Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II. Tato, na górę idziemy zobaczyć. Wszyscy wiedzieli, że zadanie to było niemalże niewykonalne z powodu stromych zboczy góry. Jednak nie jeden rycerz próbował swoich sił. Wszyscy ginęli, spadając w przepaść, a co mądrzejsi rezygnowali zawczasu. Wiele lat upłynęło i wielu młodzieńców straciło życie. Aż na zamku pojawił się rycerz, który od razu spodobał się Kunegundzie. Chciała nawet dla niego zrezygnować ze śmiertelnej próby, ale dumny śmiałek się siedząc w siodle, podjął wyzwanie. Objechał zamek, a jego koń utrzymał się na urwistym szlaku. Księżniczka pośpieszyła mu na powitanie. Ten jednak ani drgnął i odrzekł, iż nie chce wiązać się z Kunegundą, gdyż przez jej okrutny pomysł zginęło tylu niewinnych ludzi. Następnie odjechał, a księżniczka, nie mogąc znieść upokorzenia, rzuciła się w górską przepaść. I jak widzieliście, przed chwilą byliśmy tam na górze, teraz już jesteśmy na dole. Zejście mało komfortowe, łatwiej się wchodzi niż schodzi, bo schody są dosyć niskie. O ile dzieci mają komfort, to ja już głową haczyłem o stopnie, które były nade mną. Więc trzeba uważać, schylonym powolutku iść. I również troszeczkę ciemno na starcie było. Teraz już schodzimy i idziemy coś przekąsić. Szybko chcesz.
Teraz wracamy już czarnym szlakiem. Jak widzicie, zamek góruje nad nami. Będziemy szli przed siebie teraz w tą stronę, czarnym szlakiem. Już teraz prosta droga. A my wejdziemy tu na te skały jeszcze. Widać, że tu też jeszcze jakieś pozostałości po tym zamku, jakieś mury. I jesteśmy na ostatnim punkcie naszej dzisiejszej wycieczki. Tam widzicie zamek Chojnik w całej, że niemalże okazałości. Nie, już zaraz będziemy stąd schodzić i w dół. Ale jeszcze ostatni rzut dla was, zamku Chojnik z wieżą, na której byliśmy. Widokami dookoła. Jedna z ciekawostek, o której wam nie powiedziałem, a możecie zobaczyć ją na filmie, to 150-metrowe urwisko opadające do tak zwanej piekielnej doliny, która znajduje się na południowo-wschodniej stronie góry. Nie ma skały. Ale tu są widoki. No, zakończyliśmy film, a tutaj warto trochę jeszcze ponagrywać. Bo naprawdę skały, urwiska, to związane z legendą. Tak, popatrz jak prowadzi strzałka. No ja ostatni, że tak powiem, oj, uważaj. Dobra, starczy, tam już jest rozdroże, na którym będziemy skręcać w prawo, tak. Tutaj do mnie, tu. Ja mam małe nóżki, to się... I tutaj będziemy już skręcać. I tak, pokonaliśmy kawałek szlaku powrotnego. I pokazaliśmy wam piękny zamek Chojnik na górze Chojnik, która mierzy 627 metrów. I byliśmy na wieży i podziwialiśmy widoki i pozytywnie się zmęczyliśmy i pokonaliśmy naprawdę momentami bardzo trudne miejsca technicznie. Jestem dumny z moich dzieci, z mojej żony, z siebie jestem dumny. Ja z męża i z dzieci. Tak jest. Łazikanty po raz pierwszy w historii kanału weszły na teren Karkonoskiego Parku Narodowego. I myślę, że była to udana wycieczka. Usłyszeliście od nas ciekawą historię. A teraz czas się już chyba żegnać. Wy nie zwlekajcie, tylko subskrybujcie nasz kanał, wchodźcie na nasze portale społecznościowe Instagrama i Facebooka. I dajcie łapkę w górę pod naszym filmem. Kliknijcie w dzwoneczek. I zapraszamy was na kolejny nasz film. Trzymajcie się, pa! Pa!